dla każdego, kto wchodził na Stadion Śląski, wiedział, może nie wiedział, ale czuł, że ten stadion mu pomoże. I tak to się jakoś utarło, od zawsze tak było. Człowiek mówił, ja na tym stadionie będę grał. Przyjdzie 50, 70, 80 tysięcy ludzi. Ci ludzie byli zaangażowani w mecz. Myśmy to czuli na boisku, to zaangażowanie ludzi w to, że oni chcą nam pomagać. Pierwszy mecz to był na Stadionie Śląskim z Górnikiem Zabrze. I to był mecz, który decydował o Mistrzostwie Polski w 1968 roku. Wygraliśmy tutaj 3-1, no i zostaliśmy mistrzem Polski. Wtedy na Stadionie Śląskim było ponad 80 tysięcy ludzi. Było to lata 1980, wtedy był taki czwór mecz tutaj na Śląskim, na Starym Śląskim. Przyjechało Dynamo Kijów z Olkiem Błochinem w składzie, po prostu przyjechało Lokeren z Włodkiem Lubańskim, bo było pożegnanie Lubańskiego. To była magia, bo było na stadionie było 70 tysięcy ludzi wtedy, bo po prostu na... To by niby to mówić, że był to kocioł czarownic, ja się wodził z tunelu, prawda, nie, ludzie, to wszystko. Drużyny, które tu przyjeżdżały, narodowe, to jak wychodzimy na stadion, to oni byli sparaliżowani. Przypominam sobie sam, jak grałem w Wielkich Derbach Śląska, jakie to były niesamowite spotkania, kiedy 40 kilka tysięcy to wspierało nas z trybun. W momencie, kiedy ten stadion się wypełniał, to pamiętam, że ta atmosfera była niesamowita. Ja sobie przypominam mecz Górnika Zabrze z Austrią Wiedeń, kiedy tutaj na tym stadionie było 120 tysięcy ludzi. Nie było jeszcze krzesełek, były ławki normalne i po tych głowach można było na nartach zjechać. Byłem wtedy mokosem, można powiedzieć. Miałem wejście na sektor, ale nie mogłem się tam dostać. I patrzyłem po prostu na ten mecz z korony, za ludzi, tam wychylałem się. To było moje pierwsze wspomnienie i spotkanie ze Stadionem Śląskim. Pamiętam, jak się jechało na ten stadion tramwajami, jak się wracało, mnóstwo ludzi, trzeba było czekać bardzo długo po meczu, żeby gdzieś tam się załapać na przysłowiową banę do centrum Katowic. Fajnie wrócić, to widowisko pokazało. No jest to wyjątkowe, wyjątkowe miejsce. Śląski, to jest najlepszy stadion w Polsce. Jak się grało, to inaczej się to przeżywało i ten teraz jako kibic to... Aż człowiek jest cały, jeszcze jak swoja drużyna przegrywała, to dobrze, że się tak skończyło. Może nogi nie drżały, ale na pewno coś wyjątkowego, tym bardziej, że jestem ze Śląska i ten stadion mi jest, można powiedzieć, bliski, tak? No Stadion Śląski ma to coś w sobie. Ja nie potrafię tego dokładnie określić, ale ma to coś, że pomaga. Tak ogólnie można powiedzieć, jak górnolotnie. Pomaga przez drukowanymi dużymi literami. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.